Siema, siema, witam was serdecznie na moim kanale. Ja jestem Ardal, a to jest kolejny odcinek naszych przygód z grą Big Ambitions. Drodzy widzowie, ja nie przeciągam, wam zaś życzę miłego oglądania. Jedziemy! No i proszę, to sprawi, że twoje imperium będzie znacznie mniej podatne na wszystkie te zmiany rynkowe, które są możliwe. W każdym razie teraz muszę wrócić do poprawy mojego golfowego zamachu. Nie zapomnij, że Sangria czeka na ciebie w Marbeli. Do zobaczenia, dzieciaku. Don't forget, you still get that sangria waiting for you. See you later, kid. I ten cel mamy główny ten sam, czyli osiągnąć wycenę 50 milionów. Na razie mamy 7. 7. Rozwijamy kolejny sklep. Ok, zobaczymy nasze magazyny, czy nie trzeba by nie czegoś domówić. Burgery się mogą skończyć, mówimy burgery, więc jedzonko sobie zamówimy. Ale zmniejszymy. Musimy aż tyle zamawiać, bo mamy zapasy. Natomiast zwiększymy burgery, bo burgery widać szybko schodzą. A resztę możemy mniej, bo reszta schodzi trochę mniej. Zatem nie potrzeba ich aż tyle. Jak tam ciuchy? Ciuchy jeszcze mamy, nie trzeba zamawiać. Biżuteria. Biżuteria i prezent. To jest coś, co warto zamówić. Ok, wracamy do swojego domku, do swojego mieszkanka, może dokładniej. W sumie mogę sobie ciuchy zamówić. Nie pomyślałem o tym. Chcemy przecież za chwilę... A nie, zamówiłem. Dobra. Bo przecież będziemy budować się długo kolejny duży sklep z ciuchami. Znaczy budować. Organizować, bo tam on jest wynajmowany. A żeby te wszystkie ciuchy... co ja mówię? Żeby ten sklep dobrze obsłużyć, to musimy mieć zapas ciuchów odpowiedni. No jedź, jedź, kurde. Zastanawia 3 godziny. Okej, okay, czekamy sobie do kolejnego dnia. Wracamy do tego sklepu.
Auto szybko zużywa benzynę, kurczę. Trzeba częściej tankować. Why? My źle pojechałem. Ach, te wąskie uliczki. Okej, jesteśmy na miejscu. Tak. Zacznijmy od tego. Nie, ten sklep nie jest taki duży. Jest bardziej średni niż duży. A myślałem, że faktycznie będzie. Dobra, ustawiamy magazyny teraz. Wobec tego ani rusz. Nie wiem, czy mam dosyć stojaków zamówionych. Trzeba mnie zaraz to sprawdzić i zweryfikować. Za wiele tych półek magazynowych wziąłem. Tu więcej nie wciśniemy. No nic, trzeba to będzie posprzedawać. Czy mam wszystkie ciuchy już przygotowane, czy potrzebuję jeszcze stojaki? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Więc nie mam wszystkich. Sobie zamówimy. Potrzebuję jeszcze dwa razy sześć. Potrzebuję jeszcze sześciu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć.
Okej. No i w międzyczasie sobie tutaj pozatrudniamy pracowników do sklepu, żeby mógł jak najszybciej ruszyć ze sprzedażą. Już nie trzeba więcej sprzątania. Okej. Pół etatu. Możemy dać cię do sprzątania. No dobra. Jest git, powiedzmy. Możemy anulować pozostałe kampanie. Ustawmy sobie ceny. No właśnie, bo są ceny 0. Powiedzmy, że doliczymy sobie 10 dolców wyjściowo do każdego. Okej. Odpalmy sobie jeszcze marketing tego sklepu. Dobra, a i teraz jeszcze sobie podepniemy sklep z ciuchami. No zaraz, zaraz, zaraz. Jeden, dwa. Czemu tu nie ma? O, tu są. I teraz tak. Papierowa torba na pewno 3000 musi być, ale reszta może być mniej. Dajmy może po 300. Okej. No i wracam do siebie. Jutro tylko jeszcze musiał do
stawić kolejne stojaki i już będzie wszystko fajnie działać. No i trzeba będzie pomyśleć nad jakimś kolejnym biznesem. Na razie zarabiamy dziennie 500 000. Przegapienie światło. No super. Dobra, jedziemy, bo znów przegapię. No i co, nie chcę zaparkować automatycznie, mimo że ma tyle miejsca. Dziwne. No nic, to zaparkujemy ręcznie, też można. Pam, 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 pam. Tyk. I ostatnie dwa jeszcze. O, i będziemy mieli kolejny sklep z ciuchami.
No i pięknie. A, jeszcze musimy podpiąć. Bo zapomnę. Jeszcze musimy podpiąć oczywiście naszych pracowników, wszystkich pod dział HR. Co są jeszcze nieprzepisani? Okej. I warto pomyśleć nad kolejnym biznesem teraz. Zobaczmy, jakie są zapotrzebowania. Donat. Mrożona żywność i świeża żywność. I nie ma konkurencji. Czyli hipermarket. Dobra. Dobra, to jest fajny pomysł. W jakiej to było dzielnicy? W Midtown. Dobra. Midtown. Sprzedaż. Widzimy jakiś duży budynek. To się nie opłaca małych. 75. On ma tam mały ruch. 15. Dobra. Wynajmujemy, rozpoczniemy biznes i nazwiemy to supermarket. Pierwszy supermarket Kardala. Ok, teraz musimy złożyć spore zamówienie. Potrzebujemy tak. Te duże potrzebuję, więc tak. Kasy 4, 2, 3, 4. Koszyków 8, raz, dwa, nie, 4. Dużo, dużo półek magazynowych. Na razie dajmy półki magazynowe. I mogę sobie już też zrobić. Dobra, pojedziemy do magazynu teraz tak. Pojedziemy sobie do magazynu 1 i zobaczymy, ile tam jeszcze z wolnych miejsc. Czy się zmieszczą dodatkowe rzeczy do supermarketów. Jeżeli będzie mało, to trzeba będzie domówić półki. Albo możemy nawet po prostu po drodze podjechać i kupić te półki, a potem podjechać do magazynu i je tam dostarczyć. Dlatego powinno się właśnie jeździć właściwie, a nie na czerwonym przejeżdżać. Potrzebujemy to. Półka na palety. I jeszcze 3 tu się zmieszczą. To jeszcze bym 3 kupił sobie. Nie tak.
Ej, teraz jedziemy do magazynu, zobaczyć ile tam jest miejsca. Dostawić kolejne półki na palety. Bo w supermarketach tych produktów schodzi dużo. Naprawdę dużo i trzeba mieć po pierwsze sporo miejsca w magazynach. No, a po drugie, też sporo miejsca tam, już w tych sklepach. Niby jeszcze jest trochę tego miejsca wolnego, ale dobrze, że kupiłem sobie. Dostawimy, będzie na zapas. Tak, bo zapomnę. Zakupy. Jedzenie. Do magazynu 1. Tylko pod supermarket, to znaczy, że potrzebujemy. Puszkę napoju zamówimy w dużej ilości. 20 tysięcy. Świeża żywność. I mrożona żywność. Mam nadzieję, że tego miejsca wystarczy. Że nie będzie nagle komunikatu, że za mało miejsca. Nie powinno być. Okej, okay. Jeszcze musimy odpalić sobie ten rekrutację. Aha. Poza godzinami pracy. No to rano, jutro odpalimy rekrutację. Za mało miejsca, jednak. Jednak za mało miejsca, więc trzeba będzie domówić.
Zacznijmy od kasy sklepowej najpierw. Dobra. Tu sobie ustawimy. Można też jakieś przestrzenie między nimi zrobić. Nie było jedna obok drugiej. Całkiem. O, tak będzie lepiej. Koszyki. Kurde. No i super. Ej, muszę teraz lecieć po wózek, bo mi zniknął. Tum, turum, tum, tum, tum. Ejku, źle postawiłem. Jeszcze sobie tutaj to ogarniemy.
Wygląd. Podłoga. Proszę bardzo. I co? I wracamy do naszego mieszkanka. Ups. Iu. No dobrze, moi drodzy widzowie, to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Zachęcam was do pisania komentarzy pod filmikiem, zostawienia subika z dzwoneczkiem. Zachęcajcie swoich znajomych, by ten kanał subowali. I do zobaczenia w następnym odcinku. Siema!